And after we stop, and I continue with second one, and this band start to be very big band, and I start to work more in the drums, was like this. And one day I meet one of the most famous African musician. His name Manu Dibango. I think a lot of people know that Michael Jackson make his Mama Sa Mama Makosa. This guy who create this one. And I was playing like a sideman for Yusundur, Baba Mal, and few person, and he was there, and he was playing one concert, and I was sideman for him. So we make this pruba, and after pruba was one guitar, and I just take the guitar, and was with my friend, I was playing and singing, and I didn't see he was there. And after when I finish, put the guitar, and he come, I tell him, you have that something in your voice, you have just to work on it. Maybe can be something. I was thinking like a joke. It's just sometimes somebody want to tell you, okay, you have to stop, don't touch the guitar and go do another thing. Stay with your instrument. And after I leave Senegal and I come in France and I just start to just try. I was playing drums, but I buy my guitar and start to, even when I was Senegal, I was writing because I write a lot. And then I start to say, okay, I have to make my own things. And writing, singing. Sometimes I go to my friend, they correct me, show me how I have to do. And generally, if you want to make something with your heart, you can do that. It's no school. I never was in school to learn music, so actually. So if everything's in the heart, then damn it. Historia Paco i perkusji była zatem bardzo prosta. Tak jak każdy dzieciak chciał grać na takim instrumencie, dzięki któremu będzie mógł robić wiele hałasu. No i perkusja wydawała się być do tego bardzo odpowiednia. W pewnym momencie swojego życia był także sidemanem, no czyli tak po naszemu bardziej technicznym, pewnego znanego afrykańskiego muzyka. I podczas jednego koncertu, na próbie przed tym koncertem, Paco wraz z kolegą zaczęli grać na gitarach i śpiewać. Nie wiedział, że ów muzyk, który zresztą też współpracował z Michaelem Jacksonem, obserwował ich zza kulis. No i podszedł do Paco i powiedział, że ma coś w swoim głosie i powinien nad tym popracować. No, oczywiście na początku Paco wziął to jako żart, ale później jednak zaczął nad tym się dłużej zastanawiać. Kupił sobie gitarę, no i zaczął pracować właśnie nad swoim głosem, zaczął tworzyć nowe rzeczy. No i tak dzięki temu na przykład możemy sobie posłuchać kawałka In My Village teraz, który bardzo dużą furorę robi w polskich radiostacjach i na polskim rynku muzycznym. Teraz pytanie od naszego radiosłuchacza z Gadu Gadu 9696. Nasz słuchacz pyta się, czy Paco zna już troszeczkę Zieloną Górę i czy kiedyś był tutaj, no sam kiedyś twierdził, że Warszawa jest lepsza od Paryża, gdyż jest tam dużo zieleni, no w związku z tym Zieloną Górą musi być zachwycony. One of our listeners is asking you, have you ever been to Zielona Góra? And I wanted to ask you if you like it, because in one of your interviews you also said that you like Warsaw better than Paris, because there is much more green spaces in Warsaw, yeah. So you must be really satisfied with what's going on in Zielona Góra. Generally, of course, I know Zielona Góra because I have one the part of my family, my new family in Zielona Góra. Of course, and I live this place when I live. Generally, it's just in the forest. So, what is the best? So I come here very often when I'm tired from Warszawa. I come and spend the time in this forest there. And Warszawa, yes, dużo park. Nie jest tu kilka lasu takiego, but yes, there is lot of park. And park, when you live in Paris, you have for all the Paris maybe 2 park or 3 park. When you want to just go take rest, you have in the same time, you just think 100,000 people have the same idea like you. So you go to the park, he's full. And when you come here, every 10 meters, 20 meters, you have park. You have green space. And this is, people forget about it, just to leave that. It's really, 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 really important. And Zielona Góra, dlaczego jest Zielona? Nie wiem. I was thinking from the beginning was because of the name of the green mountain, something like that, was the joke. Because when I come here, I was thinking the first time I'm going to go to the mountain with the car. And it was not a mountain, but was
very nice, very green, and I like it. And every święta, tak? Yeah. I'm here, so in Zielonogóra. So I spend the time between family and going, finding mushrooms. It's my favorite thing, finding mushroom in the here. And so now it's the best time to find mushrooms. Yeah, but now I have a lot of... I think I will be back in after my this album, and because I'm moving a lot. But I like this place. So let's hope there will be some mushrooms left for you when you will be back. Yeah, I hope so. So you can bring every mushroom you can find to this reception for the Radio Index. Paco zna dobrze Zieloną Górę, ponieważ rodzina jego żony stąd pochodzi i dosyć często przebywa w naszym mieście. Przyjeżdża tutaj dlatego, że akurat rodzina jego małżonki ma dom w okolicach lasu, tutaj się mu bardzo dobrze odpoczywa. A wracając jeszcze do Warszawy, to woli ją od Paryża, ponieważ w Warszawie jest zdecydowanie więcej parków niż w stolicy Francji. Tam są 2 albo 3 parki i tam nie ma możliwości po prostu się zrelaksować, bo kiedy przyjdzie nam pomysł, żeby pójść do parku, odpocząć, to 100 tysięcy ludzi ma taki sam pomysł, no i wtedy jest tam straszny ścisk. A w Zielonej Górze Paco bywa często, jest u nas praktycznie w każde święta. Zastanawiał się też na początku, dlaczego właśnie taką nazwę ma nasze miasto. Myślał, że kiedy tutaj przyjedzie, będzie musiał podjeżdżać samochodem pod wysoką Zieloną Górę. No ale okazało się, że jest dużo sympatyczniej, jest dużo zieleni i bardzo przyjemna okolica. Również Paco lubi sobie przyjeżdżać do nas na grzyby. Mówi, że teraz nie ma za bardzo czasu, ponieważ jest zajęty promocją płyty. No ale kiedy to wszystko się skończy, to wtedy ma nadzieję przyjechać do nas i pozbierać trochę grzybów. I prosi, że jeżeli jakieś znajdziecie, jeżeli mu wszystkie wyzbieracie, to przynieście je tutaj do nas, do Radia Index. My mu je na pewno przekażemy. No i to wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Dziękuję ci, Paco, za wizytę. Dzisiaj będziecie mogli go zobaczyć w galerii u Jaćki o godzinie 19. No a chyba najlepszą zachętą, żebyście przyszli na ten koncert, będzie, jeżeli Paco wykona fragment swojego hitu In My Village na żywo u nas w Akademickim Radio Index. Możemy cię o to prosić? No, oczywiście będzie. Teraz specjalnie na żywo dla słuchaczy Akademickiego Radia Index Paco Sar w utworze In My Village. Już ma swoją gitarę przy sobie. Teraz szuka jeszcze kostki. No i będziemy słuchać teraz. Będzie. My story, eh? This is how I live my life. This is my story, eh? The full of joy and pure delight. I live in a village where the sun is shining bright. I live in a village where no heart will be ever part. No, no more, no more. Mogę śpiewać. No more cry, no, no more, no more, no more crying. This story can be yours right now. Right now, yeah. So every day one put sleep on, but set too much again and limo mel, but fat too much can and limo don, but take a limo man and melty fat a little, but this moment I done, and same thing if you have wanna, yeah. Here today in the same place, two index, yeah. So zapraszamy, nie? Zapraszamy bardzo serdecznie. Paco Sar teraz w Akademickim Radio Index o godzinie 19 w galerii u Jaćki. This makes my village in different ways. So, No, słuchacze na gadu-gadu piszą, że cudnie, brawo.